No hej, tu Kasia Zaręba. Witam Was dzisiaj w haulu zakupowym. Będzie trochę takich rzeczy świątecznych, trochę do domu, trochę dla psów, trochę makijażowych, trochę spożywczych. Taki będziemy mieć tu miszmasz, a mam dzisiaj mega fajny humor, bo miałam zamiar zrobić tutaj dla Was na YouTube'a film z przepisem. Super low carb keto nawet przepisem na takie słodkie placuszki i postanowiłam, że nie będę tego robić i dlatego właśnie mam dobry humor. A tak naprawdę to nie zrezygnowałam całkiem z nagrania tego filmu, tylko pomyślałam, że zrobię go po prostu w lepszej formie. Nie wiem, czy przepis na YouTubie się dobrze ogląda. Wydaje mi się, że lepszą formą może być, jak zrobię dla Was taki przepis. Jak oglądacie ten film, to zapewne już to zrobiłam. Na Instagramie, na TikToku, na Facebooku, w formie takiego krótkiego, dość może humorystycznego filmiku, żeby było widać, jakie są składniki, wszystko tuk, zrobione i opis pod spodem właśnie w opisie, jak to się robi. Jak sobie zapiszecie, no to wtedy taki przepis, wydaje mi się, będzie bardziej praktyczny do użytku, niż znowu oglądać cały film i tam bla bla. To się dodaje do tego, tamto się dodaje do tego. Nie wiem, mi się tak wydaje, że taka forma będzie lepsza. Dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym myślicie. Oczywiście w pierwszym linku w opisie dam Wam film do tego przepisu. Naprawdę myślę, że wyjdzie świetnie. To znaczy, ja już znam ten przepis, a Wy zobaczycie go pierwszy raz. Moi podopieczni też go trochę znają. No i właśnie dlatego, że mnie olśniło, żeby ten przepis nagrać inaczej, to humor mam bardzo dobry. I też taka forma filmu jak haul, a nie przepis, nagrywa mi się zdecydowanie lepiej, bo nie mam tego, wiecie, przekładania kamery tu, stąd, tu, żeby nagrać trochę siebie, trochę to, co robię. Także zdecydowanie lepiej mi się będzie to nagrywać. Ja dawno też do Was tak nie gadałam. Myślałam, że po wyzwaniu treningowym będą te pogadanki faktycznie raz w tygodniu przynajmniej, ale się okazało, że ja chyba psychicznie musiałam trochę od tego nagrywania odpocząć, no i po wyzwaniu treningowym link oczywiście do niego daję Wam gdzieś tutaj, a jak jesteście tutaj nowi, no to jestem trenerem i dietetykiem i robimy sobie tutaj też na YouTubie od czasu do czasu wyzwania treningowe. Musiałam sobie zrobić przerwę, potem wjechała chyba jedna pogadanka i teraz znowu był tydzień przerwy i jeszcze ten czas mi tak leci, że ja po prostu nie wyrabiam. Także ten film to będzie taki typowo wyluzowujący Was, mam nadzieję, może też trochę poprawi Wam humor i mam nadzieję, że też jakieś polecajki Wam się przydadzą. Pierwsze może zaczniemy od rzeczy dla psów, a dokładniej dla Toli. Jak wiecie, ja mam dwa psiaki, jak obserwujecie mnie na przykład na Instagramie, to tam co jakiś czas widać te dwa moje miśki, szczególnie w relacjach. No i z racji tego, że Tola ma cieczkę, a chcemy ją brać na kanapę, chcemy ją brać do łóżka, jak zrobi gdzieś tam jakieś kropeczki, my w całym domu mamy płytki poza schodami, bo schody są drewniane, no to jak zrobi jakieś tam kropeczki, ona sobie też w ogóle bardzo tego pilnuje, czyści się tam. Natomiast jak zrobi gdzieś tam jakieś kropeczki na płytkach czy na swoich kocykach, no to trudno, to się tam powyciera, zresztą w ogóle tego nie widać. Ja podłogę myję dość często też w miarę, znaczy no, raz w tygodniu to tak minimum się staram. No i jakoś ta czystość jest zachowana, jednak jak chcemy ją wziąć na kanapę czy do łóżka, no to już tak trochę, no nie bardzo, bo może gdzieś tam te pościele, koce poplamić. Dlatego kupiłam dla niej takie majtki na cieczkę. Ja pierwszy raz w ogóle widzę coś takiego. Mam nadzieję, że to się sprawdzi, mam nadzieję, że ona nie będzie tego ściągała. Ja zrobiłam jakiś czas temu i to też pokazałam Wam w relacji filmik taki Wam zrobiłam, jak dałam jej majtki moje jakieś stare, przecięłam tak, wiecie, ponagrywałam, poszłam do łazienki, się patrzę i bluzka na lewo. Na szczęście. Tą część, co jest tutaj, tak przecięłam i jej ubrałam tak majtki, jakbym sobie miała ubrać, tylko tu miała zawiązane kokardki, no ona ma taką talię i tak wariowała w tym na kanapie, że aż spadła z pufki, na koce oczywiście, nie dopuścilibyśmy do tego, żeby spadła gdzieś na twarde czy coś, spadła sobie na takie swoje kocyki miękkie, także jej się nic nie stało, ale no nie podobało jej się to za bardzo, głupawkę wręcz dostała w tym. Natomiast wiecie, były te kokardki po bokach, były koronki w ogóle na tych majtkach, także mam nadzieję, że to sprawdzi się lepiej, to będzie dopasowane. Tutaj ma mieć w ogóle ogonek, tutaj ma być przód, tu rozumiem, że ten pasek się przekłada przez to i to będzie regulowane. Tu są w ogóle wymienne wkładki, też dołączone jest kilka do zestawu, a ja jak się skończą, to ja nie będę je kupować specjalnych wkładek dla psiaków, bo to drożej wychodzi, tylko z takich babskich wkładek higienicznych będę mogła zrobić takie właśnie wkłady, żeby tu... No tak, jak jest babska wkładka higieniczna, to to jest no mniej więcej takie, to ja jej to poprzecinam na pół i będę tu jej to wsadzać. Może zrobię jakiegoś update'a, jak z tymi majtkami to idzie i stolą na Instagramie. Teraz przejdziemy sobie do takich trzech bardzo fajnych pomadek. Ja bardzo lubię firmy marki Vibo i... A nie, to jest...
AA. Ja lubię bardzo firmy Vibo i Lovely w Rossmanie. Mają tanie rzeczy, a bardzo mi się sprawdzają. Od tuszów do rzęs, po pomadki. Świetne rzeczy są. Kupiłam... One były maksymalnie za 16 zł. To jest taki dość mocny, czerwony kolor. Bardzo mi się podoba. Te są ładne. Natomiast, no, są spicy. I ja myślałam, że taka faktycznie nazwa, albo że będzie ewentualnie jakieś mrowienie na ustach, ale powiem wam, że trochę to szczypie, jak się ma na ustach. Natomiast powiem wam, że no, efekt mi się bardzo podoba. No i dlatego pewnie będę się nimi malować dość często. Bo ja lubię jednak, jak jest coś na ustach, jak się człowiek tak przypudruje, to wygląda jak mumia i wtedy coś na usta by się przydało. A jakie to są kolory, jakbyście chcieli wiedzieć, ten jest cudowny. Może widzieliście filmik na moim Instagramie, TikToku albo Facebooku, ten, gdzie jestem agentem specjalnym, mój pierwszy dzień w pracy, to właśnie tam byłam pomalowana tą pomadką, tym błyszczykiem. Ja nie jestem specem, nie wiem tak naprawdę, czym się różni pomadka od błyszczyka. No chyba błyszczyk, no bo się błyszczy. I to jest kolor 10204, kryjący błyszczyk do ust. No to dobra, już mamy zagadkę rozwiązaną. Ten wydaje się taki dość oczorobny, natomiast on jest taki dość przejrzysty, delikatny. Te są zdecydowanie bardziej delikatne niż ten z AA. Ten to można spokojnie dać sobie jeszcze na jakiś inny kolor, natomiast ten robi świetnie jako taki sam. Dobra, wiem, że tutaj jest rozmazane, ale wiecie, że to jest Spicy Vibo. Już wam tutaj powiem, to jest kolor 18, ten co spokojnie można sam używać, jest śliczny, nie jest za mocny, natomiast ten taki przejrzysty, faktycznie bardziej do takiego połysku niż mocnego koloru. Kurde, gdzie tu jest numer, to jest 8. Przechodzimy dalej. Teraz zrobimy sobie na szybko rzeczy jedzeniowe, no bo to są dwie tylko rzeczy jedzeniowe. I potem przejdziemy do tych świątecznych. Nie jest ich dużo, ale no poczujemy może trochę magii świąt sobie wcześniej. Nastroimy się odpowiednio na grudzień, albo jeszcze na końcówkę listopada raczej. No mam mąkę kokosową i mam migdały. Z mąką kokosową najprawdopodobniej będą te placuszki, co wam mówiłam, że będę nagrywać przepis, chociaż nie wiem jeszcze, czy dam tam mąkę. Zobaczę, jak nie, to przyda mi się tam do czegoś tam innego. Natomiast migdały w płatkach na pewno dadzą mi się do posypania placuszków. Przechodzimy do rzeczy... Oczywiście te placuszki nie będą składać się tylko z tego, ale resztę mam schowane w lodówce. Tam będzie jeszcze twaróg, jajka i resztę zobaczycie w przepisie. Klikajcie link w opisie. Przechodzimy do tych rzeczy świątecznych. Z racji tego, no, że jesteśmy w nowym domu, wcześniej jakoś tak nie mieliśmy choinki, chyba w ogóle nie ubierałam w poprzednim mieszkaniu, bo skupialiśmy się na tym, na pracy. Ja w ogóle nie przykładałam wtedy uwagi do dekorowania domu, a mój mąż to tym bardziej. Był cel wybudowanie chałupy i byliśmy tylko w to. Natomiast teraz, jak już się przeprowadziliśmy, no to trochę zaczynam tak świrkować, albo nie. Może w końcu mam do tego normalne podejście. Bombki. A, no i z racji tego, że wcześniej nie robiliśmy takich rzeczy, no to też za bardzo takich dekoracji nie miałam. Nawet bombek nie mamy za bardzo. No, także kupiłam. Pomyślałam, że zrobimy choinkę, no choinkę wiadomo będzie zielona. Chociaż nie wiadomo, bo są różne. Tam białe są i jakieś różowe. Natomiast nasza będzie zielona, czy żywa, czy sztuczna, nie wiem, jeszcze zobaczymy. Nie mam pojęcia w ogóle, w jakich cenach są choinki, trzeba się będzie poorientować, zobaczymy, co nam tu będzie pasowało, ale pomyślałam, że najbardziej będą nam pasować kolory czerwone, bo czerwonego nic nie mamy, a czerwony jest świąteczny i chcę, żeby ta choinka była taka tsz, wchodzisz i taka tsz, 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 choinka, więc te czerwone bombki to będzie dobry pomysł z bombkami srebrnymi, bo mamy tutaj takie srebrne elementy, no chociażby okap, który jest teraz nade mną, a że kuchnia jest otwarta, no to tutaj też widać tam takie rzeczy z salonu i z jadalni do kuchni, natomiast mamy lampy. Pokażę wam. O, tu jest nawet okap. O, mamy takie lampki. To są takie bombkowe lampki. I tam, tam jest bajzel, ale widać taką lampę też potrójną z tego samego zestawu nad stolikiem kawowym. Czyli to już są takie srebrne bombki, więc aż szkoda byłoby nie wykorzystać tego i nie zrobić też srebrnych bombek na choince. Także choinka będzie zielona i czerwono-srebrna, a przynajmniej taki teraz mam zamysł, bo jak to wyjdzie finalnie, no to zobaczymy. Jest opcja, że w ogóle jeszcze wszystko mi się zmieni i będzie totalny miszmasz na tej choince, ale na razie są założenia takie. I słuchajcie, kupiłam spoko rzeczy, wydaje mi się, w bardzo dobrych cenach w Pepco. To akurat są bombki plastikowe, co ja nie za bardzo lubię. Zdecydowanie wolę szklane. Co do szklanych bombek w połączeniu ze mną, to jeszcze zaraz wam powiem coś fajnego. Natomiast to są bombki plastikowe. One, jak się przyjrzy tak człowiek z bliska, to nie są idealne, bo mają gdzieś tam jakieś zarysowania. Te, co są tutaj, to nie są takie, wiecie, dokładnie gładziutkie, tylko widać jakąś tam taką dziwną fakturę. Ale sobie pomyślałam, kurde, nikt się nie będzie temu aż tak przyglądał. Zazwyczaj to takim rzeczom się przyglądamy tylko wtedy, jak
to kupujemy i ewentualnie jak to zakładamy, a potem wisi, dobre jest, ładne jest i wiecie, tak już człowiek do tego uwagi nie zwraca. Szkoda, że nie ma do tych bombek haczyków, no tylko jest taki sznurek, więc wszystko trzeba będzie wiązać. Chyba, że kupię jeszcze osobno jakieś haczyki, byłoby to zdecydowanie szybsze ubieranie choinki, jakby to były haczyki. No ale w tych bombkach plastikowych, no to tak naprawdę najgorzej wyglądają te, które miały być najbardziej gładkie, a nie są. Potem te, no a te to już są w ogóle spoko, bo są mega błyszczące. Ale jak na święta, to moim zdaniem jest okej. Okay. I powiem wam, że nawet nie wiem, ile tu tego jest. Kosztowało to 20 zł, aha, jest tu 34 sztuki, więc wydaje mi się bardzo okej. I tego były jeszcze inne kolory. Były chyba czerwone, różowe i złote? Coś takiego. I tutaj już mam bombki czerwone, te to są nawet takie bordowe. I to są bombki szklane, co można zauważyć po tym, że już brakuje dwóch, które rozwaliłam zaraz jak wchodziłam do domu z tymi bombkami. Okazało się, że to nie było taśmą sklejone, albo było sklejone, no bo tutaj widzicie, jest taśmą sklejone to denko, natomiast góra albo nie była sklejona, albo była lekko sklejona, albo ja to jakoś rozkleiłam. W każdym razie idę z torbami, z tymi wszystkimi bańkami i dup poszły, dwie i to jeszcze poszły w takim miejscu, z którego było ciężko było to szkło usunąć, a jeszcze się mega spieszyłam, bo ja byłam już mega głodna, była już chyba godzina 14, a ja zadam sobie wyjątkowo za wcześnie, jak dla mnie śniadanie o godzinie 9 i to takie dość małe i wzięłam, pojechałam, a potem to już mnie naprawdę skręcało, mnie nawet skręcało i mąż mi też już dzwonił, się pytał, kiedy będę, bo on tutaj robił coś koło domu i też mówił, że jest głodny, to sobie myślę, Jezu, ja głodna, on głodny, jesteśmy tacy głodni i... No i oczywiście się przedłużyło przez to, że się spieszyłam. To były troszkę droższe bombki, no bo są szkle... Co? Nie ma tu tego. Kurde, nie ma tu ceny. Aha, no tak. Nie ma tu ceny, bo mi wypadła kartka razem z tymi dwoma bombkami z ceną, ale tutaj są. Te są trochę większe. Jezu, żebym ja nie rozwaliła reszty. Te są mniejsze, te są większe. Te też są szklane i to faktycznie widać, że szkło są gładziutkie. Naprawdę są bardzo ładne. A czy tu są jakieś haczyki czy sznurek? No wygląda mi na to, że tu ani haczyków, ani sznurka nie ma, także trzeba będzie kombinować. No tutaj mamy 10 sztuk i są za 20 zł. Podoba mi się w Pepco to, no tutaj to dość łatwo obliczyć, ale jak ktoś tak średnio z liczeniem, to czy jak są szklanki, czy jak są tego typu rzeczy, kieliszki, to też macie od razu, jak są ceny takie, nie takie super proste jak te. I te ilości są też takie trochę inne, chociaż zazwyczaj są ilości parzyste, ale mniejsza z tym. Chodzi mi o to, że też w Pepco jest podana cena ogólnie i cena za sztukę. To mi się podoba. Fajnie wiedzieć, że jedna bombka kosztowała po prostu 2 zł i zaraz zobaczymy, ile złotych w tym przypadku poszło mi się paść. Wracam z drugim pudełkiem, to są nierozbite całe, bo i tych mniejszych kupiłam dwie paczki i tych większych kupiłam dwie paczki. Też nie chciałam tak nie wiadomo jak szaleć z tymi bombkami i ozdobami, bo nie mam pojęcia jaka będzie ta choinka, czy będzie większa, czy będzie mniejsza. Po prostu znałam, że jak będzie większa i zostanie nam jeszcze miejsca na tej choince, będzie gdzieś pusto czy coś, no to się dokupi, nie będę kupować na zapas. Chociaż może zapasy by mi się przydały, jak już dwie bombki rozbiłam. Tutaj mamy bombek 12 i są one za 15 złotych, 25 zł za jedną bombkę. I przechodzimy dalej do takich ozdóbek, potem jeszcze będą kubki. Mąż się ze mnie śmieje zawsze, ale ja uwielbiam kubki odpowiednie do danej pory roku. Pokupowałam trochę tych kubków, ale do kubków jeszcze przejdziemy za chwilę, bo ja teraz chciałam wam powiedzieć o ozdobach jeszcze. Szyszki. To też są takie ozdoby, które można powiesić na choinkę albo na jakiś bukiet suszków, tego typu rzeczy. Myślę, że będzie bardzo ładnie to wyglądało. Albo w sumie nawet tak teraz pomyślałam, że można i by nawet tutaj jakieś takie szyszki przywiesić, chociaż nie będę się raczej bawić z takimi rzeczami. No nie, to chyba nie był dobry pomysł. Ładne są. Natomiast powiem wam, że było mega ciężko wybrać takie nieuszkodzone. Często były tutaj te wierzchołki szyszek uszkodzone, połamane, czasem nawet całe szyszki po prostu zmiażdżone. Wzięłabym ich więcej, natomiast no 5 zł za paczkę, 83 grosze za sztukę. Kolejne ozdoby są takie, strasznie mi się spodobały. Są zrobione z drewna, są od razu z takimi sznureczkami i też można je przywiesić i na choinkę, i na jakiś bukiet suszków, na różne takie rzeczy. I tutaj było 8 zł za paczkę i mamy tu aż 12 sztuk, 67 groszy za sztukę. A czy one w sumie są dwustronne? To zaraz sobie zobaczymy. Zrobimy tu unboxing. Bez nożyczek to ja nie umiem. Są jednostronne, w sensie jednostronnie malowane.
Tak wam pokażę. Z drugiej strony są takie, ale w sumie może i dobrze, bo jakby się nam znudziły kropki kiedyś, powiedzmy, że za rok nam się to już nie będzie podobało, no to wieszamy w ten sposób i mamy takie bardziej proste po prostu. A, jeszcze jedną mam ozdobę, choinkę. Jest drewniana, taka przypalana. No my mamy w domu w sumie nie jakoś bardzo dużo drewna, ale mamy sporo elementów drewnianych, no i to właśnie w takich podobnych kolorach, więc gdzieś na pewno ją sobie położę. No i przechodzimy do kubków. Ten jest z Pepco. Był jeszcze taki podobny, tylko biały z napisem. Ten chyba jest z Rossmaną, strasznie mi się podoba. Jeszcze z tymi ciasteczkami. Taki ma fajny klimacik. Ten, co wydaje mi się najlepszy, to zostawię na koniec. Tu jest też z Rossmana taki sweterkowy. On był, kurde, nie wiem za ile, ale coś mi się wydaje, że on był między 9 a 16 zł. Ten był za jakoś chyba 14 zł. Ja się zawsze patrzę, żeby można było myć w zmywarce. Tutaj widzę, kurde, że ten za wysoko nadrukowali Mikołaja. Tak dużo lepiej wygląda. Och, jakbym zwróciła na to uwagę w sklepie, to na pewno poszukałabym kubka, gdzie byłby niżej. No nic, będę pić do siebie tą ładniejszą stroną. On mi się mega podoba, bo to jest taka, no taka bombeczka. Jest taki sympatyczny kubek Rzeszo i on był za 12 zł. No i słuchajcie, to by było na tyle. Jezu, nie mogę tak klaskać do mikrofonu, sorry. Ja tak długo nagrywałam bez mikrofonu, że teraz co chwilę tak robię. Mam nadzieję, że to przeżyliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Też dajcie znać koniecznie, czy już kupiliście coś na święta, czy jakoś tak wszystko macie. Koniecznie, czy już rozwaliliście jakieś bombki w tym roku, czy jestem pierwsza, żeby wczoraj był 14, żeby 14 listopada już bombki dwie zbić. I koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy widzieliście filmik z przepisem na te twarogowe placuszki. A jak nie, to jeszcze raz przypominam, link do tego przepisu w opisie. Koniecznie dajcie też znać w komentarzu, czy chcecie więcej takich holi. Ostatnio właśnie podostawałam kilka komentarzy i wiadomości, żebym nagrała hol, że chcielibyście coś takiego na luzie, więc koniecznie dawajcie znać, czy chcecie też co jakiś czas takie filmy, no bo wiadomo, co jakiś czas się kupuje, to się potem gromadzi. To akurat kupiłam w dość krótkim czasie. Majty dla Toli mi przyszły. Dzisiaj odebrałam z paczkomatu bombki. No generalnie to są takie zakupy z tygodnia, ale wiadomo, czasem to tak jest, że się nie kupuje nic miesiąc, potem się jakoś tak wszystko nagromadzi, a też mogłabym w sumie dla was nagrać taki film z różnymi ładnymi, ciekawymi rzeczami do domu, które nakupowałam w sumie od początku, co się tu przeprowadziliśmy. To oczywiście też nie byłoby jakoś super wszystko, no ale są takie rzeczy na przykład jak koce, bardzo fajne i ładne, które często dostaję pytania na Instagramie, jakieś obrusy, które są na przykład jesienne, ale jest to na przykład sklep, który mogę polecić, bo no super, tam są obrusy, takie bieżniki na stół, jakieś świeczniki, tego typu rzeczy. Jak tylko jesteście zainteresowani, piszcie w komentarzach. A kto dotrwał do tego momentu, niech napisze w komentarzu bombki strzelił. Dzięki temu będę wiedziała, kto tutaj ze mną do końca wytrwał. I zapraszam was jeszcze raz na moje media społecznościowe, Instagramy, Facebooki, wszystkie linki macie w opisie pod filmem. Widzimy się, mam nadzieję, że już w przyszłym tygodniu, a w jakim filmie zobaczymy. Piszcie w komentarzach, czego ode mnie oczekujecie. A jak jeszcze filmik się podobał, pamiętajcie o łapce w górę i o subskrypcji tego kanału, żeby nic nie przegapić.